dzisiaj sobie uchylimy tego wora i sobie sprawdzimy, co jest w środku. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś weźmiemy sobie całkiem pokaźną liczbę kloca, moi drodzy. Włączam już uwagę, wybaczcie, że tu mało widzicie, ale nie wiem, kiedyś mi się tak zapaćkało brzydko i nie wiem, co to w ogóle jest. Moi drodzy, ile tu mamy hipków? 320 tam jest ponad gram. No to myślałem, że jest więcej. No to nie. To myślałem, że jest więcej. Nie pytajcie mnie, skąd mam taką wagę, bo jak się prowadzi swój biznes, to różne wagi trzeba posiadać, moi drodzy. Ponad 300 gram figurek to jednak oczywiście jest spora ilość. I my dzisiaj sobie uchylimy tego wora i sobie sprawdzimy, co jest w środku. Moi drodzy, wspominam wam, że tego wora dostałem od Kuby z kanału Dealer Klotz. Mówiłem o tym ostatnio, serdecznie was na jego kanał zapraszam, bo naprawdę jest warto, moi drodzy. Ile tu mamy figurek? Całkiem, jak widzicie, pokaźną ilość. Całkiem, naprawdę dużą ilość i to są wszystko podróbki. I Kuba mi pisał, że one są ponoć złudniczo podobne do oryginału, więc że będzie ciężko tutaj niektóre rozróżnić. Moi drodzy, tych figurek tutaj, tak jak mówię, jest naprawdę dużo, są nawet i wężony. Moi drodzy, co tutaj się dzieje, to ja nie wiem, są żółwie ninja. Dobra, moi drodzy, zróbmy tak, że będziemy sobie... Dobra, bo ja już wiem, że tego nie otworzymy tylko i wyłącznie na dzisiejszym filmiku. Nie ma takiej szansy, tych figurek jest zbyt dużo, tym bardziej, jeżeli każdej będziemy ich poświęcić kilka sekund. Moi drodzy, więc ja sobie będę losował kilka figurek i rozłożymy to po prostu na kilka filmików. Pierwszą figurką, którą wylosowałem, jest, powiem wam szczerze, z Gredek. I serio? To nie jest Lego? Ej, naprawdę. To jestem w szoku, bo... no dobra, kolor. Może troszkę. Czy ja mam kogoś koloru? Nie mam. Akurat posprzątałem na strychu, jak na złość. Po szyi bym się może kapnął, chociaż po takim kolorze jest, że nie ma żadnych znaczków tu i tak dalej. No moi drodzy, powiem wam szczerze, że mówię, troszkę jestem w szoku, bo jakość, czekajcie, czy ja dobrze widzę, czy to jest brud, czy on ma nadruki na boku nóg? To jest moje pytanie. No okej, mamy zgredka, no spoko. I naprawdę wygląda on okej. Jeżeli... Ej, ja naprawdę muszę porozbierać, popatrzeć, ale wierzę, no Kuba jest handlowcem, więc wiedziałby. Naprawdę jakość po prostu wow. Losujemy sobie drugą figurkę w takim razie. A, to mam jakiegoś chłopa bez głowy. To ja nie chcę chłopa bez głowy. Proszę, co my tu mamy? Mamy coś z Ninjago. I tu już bardziej widzę, że to jest podróbka. Głównie przez ten kolor pomarańcz, ponieważ Lego nie ma takich oczowalnych, tych pomarańczy. Ale szczerze, jakość? Ciekawe mi, skąd to są podróbki. Oczywiście Kuba mieszka w Anglii, zapominajmy. Natomiast kupuje z różnych miejsc, więc nie wiem, skąd on tego miksa dopadł z tymi figurkami. Czy tam, bo on tam jakieś opisywał, jak to dokładnie kupił, że kupował albo nie opisywał. Tu bardziej widać, że nie ten, bo tu na przykład widzicie, się klocki nie do ten, do końca nie domykają, ale na przykład nadrukowo jest to zrobione super. Główka również jest zrobiona ekstra. No i jeszcze zostaje ten element, on jest plastikowy, w żaden sposób się nie wygina, ale również zadrukowany jest świetnie. Kurczę, no. Mamy, czekajcie, tam był bez głowy, nie chcę kogoś bez tego, co? Co to jest? No dobra, tu się akurat bym nie nabrał, że to nie Lego, że to Lego właśnie. Nie wiem, co to jest. Troszkę zabawne faktycznie są te klocki, ale zrobione w miarę okej, jeżeli chodzi o nadruki i o wszystko. To naprawdę też, powiedziałbym, nie jest źle, moi drodzy, z tą figurką. Spójrzcie, no właśnie, chciała sama pokazać. Nawet ma study tu spod spodu. Czy ja mam tu jakiś klocek? Po co ja żebym sprzątał dzisiaj? Po co ja żebym? Kurde, nie może tego klocka, żeby to przymierzyć, czy to pasuje. W sensie, żeby to dostudować. Nie mam akurat, no co za złośliwość. W sumie sam sobie taką złośliwość zrobiłem. No ciekawa faktycznie, moi drodzy, figurka. Natomiast ma problem, moi drodzy, ustać. Więc tu by się chciało, żeby ona jednak do czegoś była przystudowana. Bo tak to widzicie, sama się co chwilę przewraca. Mamy kolejną figurkę bez ręki.
Ale jakościowo również powiedziałbym jest dobrze. Można by rzec śmiało, że to jest jednoręki bandyta, gdyby nie to, że ma gwiazdkę szeryfa. Więc może jednoręki szeryf, moi drodzy. Nie, naprawdę. Kto wydawał westerny? Przyznawać się. Która firma wydaje westerny? No, ja bym się przyznał, bo znaczy w sensie bardzo chciało, żeby się przyznali, bo Lego nam nie daje westernu. Jak wiemy, czy Castle, czy wszystko inne piraty trzeba kombinować u innych. Nie, naprawdę, że taka prawie monobrew? Nie no, też ciekawa figurka. Wiecie, na taką dużą ilość figurek spodziewam się, że trochę tu betonów będzie oczywiście. A, i był Droid Commandos chyba. Czekajcie, żółwień to już widzieliśmy. Kurde, drugi żółwień to... Jakiś strajk tłaczy, co? Wszędzie strajki. Dobra, mamy kolejną postaćkę, którą jest nikt inny jak sam Iron Moon. Jestem też w szoku, bo spójrzcie, nie tylko otwiera... Dobra, tu troszkę się poznam, bo zbyt łatwo się to rozmontowywuje, ale jakościowo, nadrukowo, kurde, ale to będzie po prostu dobry rzut nowych figów na WTF City, w ogóle na podróbkowe. Tu z tyłu troszkę bym powiedział faktycznie taki przerywane to złoto, chociaż, bo ja wiem, nie, naprawdę, tu też, Kuba, ja się nie dziwię, że ty musiałeś dłużej poświęcić czasu, żeby się kapnąć, że to są faktycznie podróbki, ale ja to i tak będę szukał, że to nie są oryginały, bo w wielu przypadkach naprawdę wyglądają jak oryginały. Oczywiście, skąd one są, to jest najważniejsze pytanie, czy są w ogóle z jednego miejsca, czy ktoś kolekcjonował, czy ktoś się znał na dobrych podróbkach, czy ja mam konkurencję jako kanał? To jest najważniejsze pytanie. Możliwe, że mam całkiem dużą konkurencję jako kanał. Ajajaj, to by bolało. Tutaj troszkę złoto na środku ręki, jeżeli widzicie, widzicie? No to tu bym się poznał, ale poza tym naprawdę jakościowo świetna robota. I gdybym, kurczę, może trzeba zrobić eksperyment, pomieszał je sobie ze sobą, tylko teraz już widziałem, ale wiecie, gdybym omieprzał 5 Iron Manów zwykłych plus tego, to mi się w życiu nie kapnął. Mówię poważnie. Kolejną figurką jest... któż to może być? Co to może być? No to już mi się kapnął. Bo to nie jest czasem ten gość, co miał taki mózg, wiecie, no nie, na pewno nie. Jakiś dziwny droid w ogóle, ale nadruki bardzo ładne. Nie no, ja będę tu niesamowicie szukał, jakie to jest w ogóle firmy wszystko, bo jakościowo jest prima sort, bym powiedział. Aj, gdzieś poleciał. I mówię to zupełnie serio, moi drodzy. Wszystko się tu rusza okej, może minimalnie gorzej niż w Lego, ale nie na tyle bym narzekał. Oczywiście może jakieś przedmioty zacząć trzeba im wsadzać w ręce i badać, ale wyglądowo, nadrukowo jest bardzo dobrze. Dla mnie jedyne co zdradza faktycznie trochę inność tych kolorów w stosunku do Lego, ale wiecie, gdybym się nie bawił Lego 20 lat czy 15 i wziąłem teraz taką figurkę, byłbym święcie przekonany, że wziąłem do ręki Lego. I co, może na dzisiaj ostatnią figurkę sobie wylosujemy. Kurde, nie tam, bo ja chcę coś innego zrobić tutaj, wam pokażę kiedyś. Dobra, już też poszło. To jest Sabin, prawda? Nie, to jest ten, to jest klon. To jest ten klon, nie? Cody? Który w Rebelsach, dobrze myślę? Powiedzcie mi, nie no, Sabin! Czy Sabin tu ma wąsy? Okej, tej Sabin nie ogarniam. Na pewno nie ma włosów, albo włosy odpadły. Może je gdzieś tam kiedyś później znajdziemy. Tutaj już faktycznie ta roczka chodzi bardzo luźno, co mnie niepokoi. Druga chodzi w miarę lepiej. No i tu w ogóle jest gorzej, bo ten nadruk też jakiś taki... No ciężko mi stwierdzić, czy on specjalnie jest krzywy, czy przez przypadek tu jest krzywy, w sensie takie... Nie no, chyba mimo wszystko jest w miarę dobrze. Tylko czy tu nie jest właśnie chłop, a tu nie jest baba? To by mnie bardziej ciekawiło. Moi drodzy, tak, pierwsze otwarcie figurek, ich jest tam bardzo dużo, spokojnie. Następnych otwarciach będę pokazywał ich znacznie więcej, po prostu dzisiaj z tym ważeniem, otwieraniem te kilka figurek nam umknęło. Muszę wam przyznać się, jestem w szoku, bo gdyby ktoś mi położył te figurki i powiedział, zgadnij, które to są Lego, a które nie, to miałbym wielki problem. Przyznam się szczerze, oczywiście kapnąłbym się, ale tych dwóch w życiu. To bym obstawiał, że to są Lego, reszta bym powiedział, że okej. Nad tym bym się jeszcze mocno wahał, ale wiecie, musiałbym nie znać, co wychodzi z Lego, a co wychodzi. Natomiast resztę, no, mógłbym mieć naprawdę problemy, ale gdzieś tam pewnie bym zgadł, ale na styk. To tylko świadczy o jakości, że jednak, kurczę, istnieje dużo dobrych podróbek na świecie.
Dzięki za pierwsze otwarcie paczki. Tu jest jeszcze tego całkiem spoko, więc tych odcinków myślę będzie z 4-5 na pewno. Więc na spokojnie. Dzisiaj wam bardzo dziękuję, że byliście i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w przyszłości. By nie przegapić przyszłych odcinków, kliknijcie subskrypcję wraz z dzwonem, to wtedy właśnie na stówę nie przegapicie kolejnych łowów, kolejnych figurek i może kolejny raz też was zaskoczę pozytywnie. Dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!